spośród obiektów cerkiewnych, które w historii Jarosławia na terenie miasta istniały, zachował się do chwili obecnej jedynie fragment cerkwi pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. W wieku XVIII była to cerkiew parafialna. Dokładnie nie wiadomo, kiedy powstała cerkiew murowana. Prawdopodobnie wcześniej istniała tu cerkiew drewniana. W roku 1789 świątynia ta została skasowana przez władze austriackie. W wieku XIX, około połowy wieku XIX, mieszczanie ukraińscy wykupili ją z przeznaczeniem na kaplicę cmentarną. Na tym bowiem miejscu do II wojny światowej istniał cmentarz ukraiński, który został zlikwidowany w latach 40. Przed wojną na przykład nie znało się, co to znaczy Ukrainiec, kto Rusin, kto Żyd. I była taka jedność, że to się nie odczuwało. Święta tu się razem spędzało. Chodziło się kolędować do Polaków i do Ukraińców pod okna. Oni na polskie święta do nas chodzili. Obostronnie pod okna chodzić kolędować. Razem się święta obchodziło. I w razie nam księdza my to samo, być w kościele, nam przy, a w cerkwi to jest jedno to samo, to jest jeden Bóg, jedna wiara. Ikona Miłosierdzia Dveri dostała się do Muzeum w Jarosławiu w roku 1977. Została przekazana decyzją władz miejskich na własność muzeum. Po wstępnych badaniach konserwatorskich nad tą ikoną okazało się, że zawiera ona starsze warstwy, w tym oryginalną warstwę XVII-wieczną. Postanowiono odsłonić ją. Na planszach znajduje się kolejne etapy prac konserwatorskich, renowacyjnych, jakie były dokonane w ubiegłych wiekach. Kiedy oryginalna ikona została wydobyta na światło dzienne, budziło to pewne niezadowolenie osób i zastrzeżenia, które pamiętały tę ikonę w kształcie, jaki istniał w cerkwi w okresie międzywojennym. Było to do momentu, aż Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Jan Martyniak osobiście ikonę obejrzał, ucałował ją. Kościół do XI wieku był jeden powszechny apostolski święty. W XI wieku nastąpił podział. Powstało chrześcijaństwo wschodnie, Konstantynopol i Rzym, które kiedyś razem tworzyły tę jedność, Ojciec Święty i Patriarcha. Później się te kościoły rozeszły. Włodzimierz przyjął chrześcijaństwo zjednoczone jeszcze w 988 roku. I dlatego Unia to nie jest powstanie nowego kościoła, jak czasami mówią, powstał grecko-katolicki kościół po Unii. To jest nieprawda, bo przecież nasi biskupi Unię zawarli ze Stolicą Apostolską, odnowili jedność, która była od czasów chrztu. W latach 1595-96 na odbytych w Brześciu nad Bugiem dwóch synodach episkopat prawosławnej metropolii kijowskiej ogłosił akt unii z Kościołem Rzymskim. W zamian za przyjęcie katolickich dogmatów i uznanie papieża głową kościoła, unicy zachowali w całości swój dotychczasowy obrządek – liturgię, język, kalendarz i małżeństwo księży. Otrzymali także obietnicę zrównania praw politycznych hierarchii swego kościoła z hierarchią katolicką. Papież Klemens VIII swoją bullą zatwierdził Unię, której gorliwym wykonawcą stał się król polski Zygmunt III, widzący w niej skuteczny instrument przeciwdziałania na Ukrainie wpływom Moskwy.
Zdecydowanym przeciwnikiem Unii była oczywiście Moskwa i związana z nią Cerkiew Prawosławna. Zdelegalizowanie w Rzeczypospolitej Kościoła Prawosławnego spowodowało opór części ruskiego możnowładztwa, mieszczaństwa i bractw cerkiewnych, ale także biskupów łódzkiego, lwowskiego i przemyskiego, którzy do Unii wówczas nie przystąpili. Do grona zdeklarowanych wrogów Unii dołączyli Kozacy, którzy w czasach Bohdana Chmielnickiego z obrony prawosławia uczynili swoje naczelne hasło walki z Rzeczpospolitą. Jesteśmy tutaj na święcie głównie dlatego, że poprosił nas ksiądz Bohdan. Chcemy pomóc mu, żeby ta impreza wypadła jak najlepiej. Jest to grupa młodzieży z różnych miast Polski. Jest także nasz kolega ze skautowskiej organizacji Płast z Ukrainy. Są głównie właśnie ludzie z organizacji Płast, zarówno ze Szczecina, jak i z Warszawy, Legnicy, Białegoboru, Przemyśla. Jesteśmy zdania, że wszelkiego rodzaju okazje tego typu powinny w każdym, nie tylko Jarosławiu mieście, służyć do robienia pieniędzy, bo taki jest właściwy cel dzisiaj pracy w mieście. Gdyby to organizowały inne kościoły, równie byśmy wykorzystali. Mówią nam, że robimy święto Ukraińcom i tak dalej. Jest to nieprawda. Robimy to święto dlatego, że dzięki tej uroczystości możemy jak gdyby uzyskać promocję miasta. Przyjechałam do Jarosławia na to wielkie święto, dlatego że jestem Ukrainką i nie mogło mnie tutaj zabraknąć. Wiele moich młodych znajomych czy przyjaciół dopiero niedawno w starszym wieku dowiedziało się, że są Ukraińcami. Nawet ich rodzice się do tego nie przyznają, a oni chodzą na ukraińską religię, czy do ukraińskiej szkoły, sami się zapisują. Ona sławiła się wielkimi cudami i przybywało tysiące pielgrzymów, którzy doznawali łaski. Jak pisze Jurij Kikta, wikariusz tejże parafii, w swojej książeczce wydanej z okazji 150. rocznicy brewę papieża Piusa VI, pisze, że właśnie z wszystkich okolic, dalekich nawet, z Mołdawii, z Rumunii, z Węgier, ze Słowacji, przychodziły tutaj pielgrzymki do tej ikony. Jeśli chodzi o Unię Brzeską, to jedynym spadkobiercą, czy jedyną spadkobierczynią tej Unii to jest cerkiew grecko-katolicka, inaczej nazywana bizantyjsko-ukraińska, która również ma swoich wiernych w ilości około 200-300 tysięcy na terenie Rzeczypospolitej. Cerkiew ta jest bardzo jakoś tak ceniona przez Ukraińców, przez patriotów ukraińskich i w jakimś sensie niezbyt tolerowana przez takie władze, jak władze carskie, które likwidowały gdzie mogły Unię. A likwidowano dlatego, ponieważ ani car, ani później komuniści nie mogli sobie, nie mogli znieść tego, że coś jest niezależne od Moskwy. Błogosławiajcie i uświadczujcie chresty. Воздвижнене у пам'ят 400-ліття Берестейського з'єднання, укріплені Одесії священної у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
Chrystu. Właśnie z środowiska duchowieństwa grekokatolickiego wyszli te pierwsi ludzie, którzy zbierali pieśni narodowe, którzy później w lata rewolucji 48-49 stali na czele pierwszych organizacji politycznych narodowych w Galicji ukraińskich i postawili pierwsze takie postulaty polityczne. Oni nieśli przez czytalnie, przez różne spółki, które oni zakładali, nieśli tu ideologię, powiedzmy, nacjonalną. I wtedy powstało to pytanie, jakie właściwie miejsce musi zajmować Kościół. I tylko za czasy, powiedzmy, metropolity szeptyckiego udało się odnaleźć właściwe miejsce jako wyższego autorytetu dla polityków, jako instytucji duchownej i moralnej. On był naszym wielkim człowiekiem i jest wielkim człowiekiem. My staramy się, żeby go ogłosili świętym i się daje za rok, za dwa. To się sprawdzi. Wszystko, co arcybiskup Szeptycki robił, było dobrym i ja myślę kontynuować. On na przykład mnie wyświęcił w tej kaplicy tutaj w 1938 roku. Rezydujący w początku naszego wieku w soborze świętego Jura we Lwowie metropolita kijowsko-halicki Andrzej Szeptycki był postacią niezwykłą. Hrabia, wnuk Aleksandra Fredry, brat polskiego generała i ministra spraw wojskowych Stanisława Szeptyckiego, stał się Ukraińcem z wyboru. W latach 1900-1944 jako głowa kościoła grecko-katolickiego Galicji był jednym z najwybitniejszych przywódców ukraińskiego ruchu narodowego. Przyszło mu działać w czasach Habsburgów, Piłsudskiego, Stalina i Hitlera. Ocena działalności metropolity Szeptyckiego do dziś budzi gorące polemiki i spory. Jego nigdy niezrealizowanym marzeniem była idea zjednoczenia obu cerkwi ukraińskich, prawosławnej i grecko-katolickiej oraz powołanie patriarchatu w Kijowie. Koniec II wojny światowej oznaczał również kres istnienia na wiele lat cerkwi grecko-katolickiej w Polsce. Nowa granica wschodnia rozbiła ówczesną strukturę terytorialną tej cerkwi, oddzielając od siedziby metropolii lwowskiej szczątek diecezji przemyskiej i całą apostolską administrację Łękowszczyzny. Duchowieństwo, które ostało się w granicach Związku Radzieckiego, poddane zostało surowym represjom, prześladowaniom. W kwietniu 1945 roku władze radzieckie aresztowały wszystkich biskupów wraz z nowym metropolitą Józefem Slipym i ponad 1000 duchownych grecko-katolickich z Galicji Wschodniej. W marcu 1946 roku we Lwowie odbyła się zorganizowana pod nadzorem Sił Bezpieczeństwa konferencja kilkuset księży i świeckich zwana Synodem Lwowskim. Podjęto wówczas uchwałę zrywającą Unię z Rzymem, a Kościół grecko-katolicki włączono do prawosławia. To był nasz synod, ale pan Stalin powiedział KGB i wojsku to wszystko zrobić. Znalazł ludzi, parę naszych, którzy przeprowadzili to zerwanie tej Unii z Kościołem katolickim. Także to jest ich dziełem, nie dziełem, naszym. Oczywiście nasi ludzie nie mogli tego zrobić, bo 1000 księży poszło na Sybir. Około 900 sióstr, około 300 tysięcy ludzi poszło na Sybir, ażeby nie podpisać tego synodu. Józef
Józef Slipyj, arcybiskup lwowski i metropolita halicki, po aresztowaniu i katordze zmarł na wygnaniu w 1984. Chrichorij Chomyszyn, biskup stanisławowski, zmarł w więzieniu w 1947. Nikita Budka, biskup pomocniczy lwowski, zmarł na katordze w Karagandzie w 1949. Iwan Liatyczewski, biskup pomocniczy stanisławowski, zmarł po wyjściu z łagru w 1957. Mikoła Czarnecki, wizytator apostolski, zmarł po wyjściu z łagru w 1957. Klementy Szeptyczki, archimandryta ojców studytów, zmarł w ciężkim więzieniu we Włodzimierzu w 1951. Josafat Kocułowski, biskup przemyski, zmarł w łagrze kijowskim w 1947. Chrychorij Łakota, biskup pomocniczy przemyski, zmarł na katordze w Workucie w 1950. Teodor Romża, biskup mukaczewsko-uszchorocki, zamordowany w szpitalu w 1947. Pawło Hojdycz, biskup preszowski, zmarł w czeskim więzieniu w 1960. Wasyl Chopko, biskup pomocniczy preszowski, skazany na 15 lat więzienia, zmarł w 1976. Żaden nie przeszedł na prawosławie. Represji wobec duchowieństwa grecko-katolickiego w Polsce dopełniła akcja Wisła. W 1947 roku w maju i czerwcu aresztowano 22 duchownych i osadzono ich w obozie koncentracyjnym w Jaworznie, utworzonym na miejscu byłego pohitlerowskiego obozu Auschwitz. Siedzieli oni w tym obozie do marca 1949 roku. Митрополита нашого Кирипана і за преосвященніших архієпископів наших зрозкричити людей Господи помоги. Do 1956 roku praktycznie ta cerkiew nie istnieje. Wierni byli pozbawieni możliwości korzystania z posług swoich kapłanów. Ci z kolei w większości przeszli do pracy w obrządku rzymskokatolickim na mocy specjalnych uprawnień nadanych im przez Stolicę Apostolską. Trzeba pamiętać o tym, że wszystko to się działo po latach okrutnej wojny, po okresie krwawych, bratobójczych walk pierwszych lat powojennych. I stąd też należy pamiętać, że ten kościół, który się odradzał po 1956 roku, korzystał mimo tych licznych uprzedzeń, mimo tych licznych animozji, mimo tej wrogości wzajemnej z bratniej pomocy kościoła rzymskokatolickiego. No i przecierpieli, nasz naród przecierpiał 46 lat, nie podając się i czcząc Boga na swój sposób w katakombach. No i teraz Pan Bóg wysłuchał modły narodu i cierpienia i dał nam wolność. Zaczęliśmy pracować i przy pomocy boskiej otrzymaliśmy najpierw rejestrację. Z tą rejestracją nasz naród się rzucił do cerkwi i zapisał, zarejestrował te swoje cerkwi i mamy teraz 2150 cerkiew zarejestrowanych. Unia zachowała tkankę narodu. Bo przecież naród by został zrusyfikowany, ukraiński, gdyby nie Unia, która się zawsze
będąc w narodzie, ten Kościół żył, jest zawsze z narodem. To nawet przyznają historycy rosyjscy, którzy bardzo krytycznie odnoszą się do Unii. Dlatego my nie występujemy ani przeciwko prawosławnej cerkwi, ani przeciwko innym. Mamy swoją drogę, mamy swój Kościół, mamy arcybiskupa większego, który ma prawa patriarsze, rezyduje we Lwowie, a tu Ojciec Święty powołał metropolię na całą Polskę, gdzie wierni byli, żyli, bo przecież teren Przemyśla, Sanoka, Lemkowszczyzny to są tereny etniczne nasze. Sierpnia 1996 roku do Przemyskiej Archikatedry Świętego Jana Chrzciciela odbył się uroczysty ingres nowo mianowanego metropolity przemysko-warszawskiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego arcybiskupa Jana Martyniaka. Podobna uroczystość odbyła się również we Wrocławiu, gdzie swoją diecezję wrocławsko-gdańską objął biskup Teodor Majkowicz. Wiele nieporozumień, jakie miały w okresie ostatnich kilku lat miejsce na terenie województwa przemyskiego pomiędzy właśnie mniejszością ukraińską a Polakami, w Jarosławiu nie mają miejsca. Tego typu niesnaski są nam obce i właśnie poprzez włączenie się nasze w zorganizowanie tych uroczystości w sprawny przebieg i niezakłócony w żaden sposób, chcielibyśmy dać jak gdyby świadectwo, czy dać taki sygnał, że te konflikty, które występują w naszym województwie, mają charakter marginesowy i że nie można tego uogólniać.